Cześć, środa, godzina 8.20 i szykuję się właśnie do wyjścia do pracy, do coworkingu, a moje biuro domowe niezbyt na razie wygląda. Pozostałości po wczorajszym składaniu stołu kuchennego nowego i właśnie chciałem iść na rower, czy rowerem sobie dojechać, ale niestety jakiś taki śnieg z deszczem, pewnie nie widać, ale bardzo zniechęca, także jeszcze parę dni temu zrobiłem taki hardcore i pojechałem do lasu sobie i cały byłem ubłocony właśnie deszczem okropnym, ale no dzisiaj nie jestem taki twardy, jestem miętki, także ruszamy samochodem. Także dziś jeszcze trochę o Danii, ostatni odcinek mojego minicyklu. A mianowicie o kulturze pracy w Danii, także pokrótce jak tam się pracuje, jaka jest atmosfera, jakie są zwyczaje, jakieś moje spostrzeżenia. No ale najpierw czas do pracy, a później coś jeszcze popowiadamy. No to już popracowane, więc zaczynając temat o duńskiej kulturze pracy, należałoby przede wszystkim powiedzieć, ile Duńczycy w ogóle pracują. Jest to 37 godzin w tygodniu i można by pomyśleć może, że to dosyć mało, ale trzeba pamiętać, że to jest bez uwzględnienia przerw na lunch na przykład, więc gdyby sobie dodać te przerwy, to by wyszło pewnie około 40 godzin, czyli tak jak również my jesteśmy przyzwyczajeni tutaj w Polsce przebywać około 8 godzin standardowo dziennie. Ale okazało się, że jeśli przepytano Duńczyków, czy zrobiono jakąś tam ankietę na reprezentatywnej próbie, ile przebywają realnie w pracy, to się okazało, że mężczyźni przebywają średnio 41 godzin w pracy, a kobiety 36. A więc Duńczycy bardzo szanują ten czas, ta 16 jest faktycznie taką magiczną godziną i pamiętam, że jak przyjechałem do Danii, to w pierwszym miesiącu to był dla mnie duży szok, że na przykład godzina 16.30, a w pracy już nikogo nie ma i nagle się okazało, że muszę sobie przypomnieć, jak załączyć alarm. No i jeśli jesteśmy przy czasie, to uważam, że są bardzo tacy elastyczni, jeśli chodzi o dobór swoich godzin, to znaczy szefowie z łatwością pozwalają właśnie na jakieś wyjścia w trakcie dnia do lekarza, czy na przykład do dentysty, jeśli jest taka potrzeba, kosztem właśnie zaplanowania sobie później jakichś nadgodzin. No i tu się kłania to, że Duńczycy sobie cenią taką niezależność, czyli struktura w firmie jest, jak to wszyscy mówią, zazwyczaj dosyć płaska. Mimo, że jest hierarchia zachowana, prezes, menadżer i pracownicy, ale ta droga do prezesa czy do menadżera, czy system decyzyjny, to jest bardzo w takiej płaskiej strukturze, czyli bardzo szybko możemy się dostać, możemy dosyć łatwo wpłynąć na decyzję menadżera, jeśli mamy dobre argumenty. Wszystko jest takie raczej nieformalne, przyjacielskie. No i mimo, że pracujemy w zespołach, to bardzo sobie cenią tą taką indywidualność, że każdy sobie ustala ten czas pracy po swojemu, tryb pracy po swojemu. Nie ma odgórnie narzuconych jakichś bardzo mocno przykazań. No oczywiście to też wszystko jak zwykle zależy od organizacji. No i ta taka niezależność i wzajemne zaufanie bardzo mi pomogło, na przykład mi osobiście, jak się okazało, że na przykład Wizz Air przesunął loty z rana o 6 w poniedziałek na chyba 10. Więc po weekendzie w Polsce zamiast być w pracy załóżmy o 9, to byłem o 13 i szef bez problemu na to się zgodził i później sobie po prostu byłem dłużej w pracy w ten poniedziałek, wtorek czy środę, odrabiając tą nieobecność. I jest jeszcze takie popularne słowo dotyczące właśnie duńskiego systemu pracy. Jest to słowo angielskie flexicurity i pochodzi od dwóch też angielskich słów flexibility i security. Połączenie daje flexicurity. Czyli flexibility, czyli dostępność czy elastyczność, a security, czyli bezpieczeństwo. I o co w tym chodzi? Chodzi o to, żeby pracodawca miał dużą elastyczność w zatrudnianiu pracowników oraz w zwalnianiu, czyli to jest ta elastyczność i dostępność też pracownika i dostępność do decyzji. Ale z drugiej strony security, czyli bezpieczeństwo bardzo duże. Jeśli pracownik zapisze się do tak zwanej A-kasy, czyli do takiej kasy socjalnej i wprowadza jakieś tam dosyć nieduże składki co miesiąc, a chyba większość pracowników Danii właśnie opłaca takie składki,
kto ma po zwolnieniu przez pracodawcę ma 2/3 swojej ostatniej pensji przez jakąś tam większą część roku chyba. Ale zazwyczaj do tego nie dochodzi, żeby prawie cały rok był bezrobotny, bo po prostu system działa dosyć sprawnie i cały czas tam podrzuca jakieś oferty nowe pracy temu człowiekowi, więc generalnie ludzie zbytnio nie obawiają się właśnie o bezpieczeństwo swojej pracy, bo wiedzą, że bezrobocie jest małe, że dostaną dosyć dużą część właśnie swojej wypłaty, nawet na wypadek zwolnienia. No i jeszcze ostatnia rzecz, właśnie tak odnośnie finansów i kondycji firmy. Byłem dosyć mocno zaskoczony taką dużą transparentnością mojej firmy, taką przejrzystością, że miałem wgląd naprawdę w takie liczby, których bym się nie spodziewał, że będę miał i będę miał dostęp do na przykład danych, jak mój projekt wygląda od sprawy finansowej, jak dużo moi przełożeni, tak naprawdę ta firma, w której pracowałem, na mnie zarobią, jaki procent wyjmą jakby z projektu w stosunku do włożonej kasy we mnie, która szła na pensję. No i były regularne też spotkania z szefem, który przedstawiał ogólne jakieś wyniki finansowe, czy jak się w ogóle mają projekty przyszłe, tak w ogólności. Nie wiem, jak to jest w innych firmach, ale słyszałem, że właśnie taka przejrzystość to też jest silna strona właśnie duńskich firm. I raczej w ogóle Duńczycy są dosyć bezpośredni i nie patyczkują się w jakimś owijanie słów właśnie, jeśli chodzi o kwestie wynagrodzenia, kwestie związane właśnie z kondycją firmy, czy jakieś kwestie w ogóle życiowe. Walą prosto z mostu zazwyczaj i no i to jest w sumie fajne. Także ja już kończę. Na dzisiaj kończymy też spacer z naszym przyjacielem Błotnym. I w następnym odcinku już skończymy na chwilę z tą Danią. Więc do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.